Więc witajcie ponownie w Compan of Heroes 3. Testujemy sobie właśnie najnowszy update, czyli mosiężny leopard. Na nowej mapie, wybór mapy mamy, to jest właśnie ona, w 3x3 dostępna tylko i wyłącznie właśnie w PvE, kooperacji i tak dalej. Nie normalnie w meczach tam jak gracie, że szukacie przeciwników, tylko właśnie bardziej, żeby pogadać się z trzodą. Mapa nazywa się Przeprawa w Katanii. Możecie sobie poczytać jakieś pierdoły o niej. 3x3 to jest najważniejsze. Ma mosty, dlatego wydaje mi się, że nie jest PvP. 4 punkty zwycięstwa. Gramy tutaj przeciwko Niemcom. Sprawdzamy sobie przede wszystkim, ja chcę zobaczyć właśnie te główne zmiany dźwięków u Amerykanów i lotnictwa. Dlatego pójdę totalnie chyba w lotnictwo. 600 punktów zwycięstwa, punkty tego. Tutaj gramy z widzami. AFKit i GT będą mi towarzyszyć w tym meczu. No, zobaczmy, co się stanie. No. Dobra, zaczyna się bitwa. Uwaga, Amerykanie, dojazdy. Jazda. Chłopaki, wchodzimy tutaj. Stawiamy od razu budynek. Chłopaki, lecimy. Kompania, grupa powietrzno-desantowa, jaka piękna polska czcionka. Wybieramy, oczywiście, potwierdź. Zrzut CKM-u, czy chcemy ulepszenie, co? Do tropicieli, zwiększa poziom zdrowia, dodaje jednego żołnierza. Ty, może być nawet fajne. No, dawaj, weźmiemy sobie. Czemu by się zatrzymaliście, idioci? Yeah. Baraki zrobione, dobra, dawajcie, chłopaki. Strzelcy, co tu? Już? Co to jest? Kto to wezwał? Teraz zobaczmy. Płaszczy, mamy normalnie napisane, kto jest kim. AFKit? To są oddziały AFKida. A tutaj mamy GT. Tylko szkoda, że na samolot. Jo, to tutaj musiał zrzucić. Zarąbiste. Też wybrał sobie Amerykanów i również powietrzno-desantową. Kolejny oddział strzelców, poproszę. Tutaj, głównie chcę właśnie na razie chyba polecieć w te rzeczy, bajery. Mógłbym sobie bomby, ładunki dymne albo lot rozpoznawczy, tylko że jest tego co powiem. O! Znowu coś lecą, chłopaki. Co z tym oddaleniem? Dobra. Czy mogę jeszcze bardziej oddalić? Nie. No, nie czuję tego oddalenia, żeby było jakieś bardzo potężne. Kompletnie nie czuć tego, wydaje mi się. Tutaj można byłoby fajnie zająć to paliwo i tu ich cisnąć. Dobra, ile to kosztuje? Więcej paliwa. Punkt amunicyjny zajęty. Czy Amerykanie, czemu nie Brytole? Bo Amerykanie mieli chyba najwięcej zmian dźwiękowych. Jezu, widzicie to? To jest akurat paskudne. To odświeżanie właśnie, nie wiem dlaczego. W dwójce nie było takich problemów, prawda? Ten, widzicie ich poziom jakby widzenia, nie? Że on się odświeża co kilka, jakby nie jest płynny. O, widzicie jak to wygląda? Cyk, 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 cyk. Dziwne, nie? Nie podoba mi się to. Idziemy na ten punkt zwycięstwa. Gramy na najtrudniejsze boty, dlatego to może być w sumie dosyć upośledzone. Dobra, idziemy na razie tutaj, budujemy kolejny domek. Chciałbym właśnie jakoś KM-a usłyszeć, jaki ma dźwięk. Pierwsze pojedynki na moście. Dobra, osłona na moście jest, spoko. A, ty, ten punkt nie został zajęty. Dobra, to wy to ogarniecie. Z tego co wiem, chyba oni nawet oddział zwiadowców właśnie nawet pisze. Pisze Chris McLean. Nie, że tutaj wpadli. A my się schowamy do budynku. Jakby tutaj. Okej, karabin maszynowy. Dawaj, karabina. Jesteśmy ukryci za, no, taką średnią osłoną, ale... Punkt został zneutralizowany. Co tutaj? Zielone jakieś tego? Zleci chyba karabin maszynowy kolejny, czy co tu się... Nie wiem, do kogo oni strzelą. Mamy miotacz ognia, ty! Dobra, wyłazimy stąd. Idziemy z domku, ostrzelamy ich. Ten na szczęście skupił się debil na kimś innym. No, odstrzelony, załatwiony. Ciężki karabin maszynowy, gotowy do akcji. Jak tam, chłopaki, żyjecie? No, trochę macie problemy. Dobra, miotacz ognia przybył, więc mamy was w dupie. Tutaj w ogóle bym mógł poczytować chyba, zaraz. A nie, bo to nie oni mogą robić, to ci mogą. Oddział saperów może robić. Dobra, weźmiemy oddział saperów. Do Walcim albo Sprint, weźmiemy do Walcim. Centrum Wsparcia Powietrznego. Nigdy tego nie robiłem, to jest specjalny budynek, który jeszcze lepszy tutaj bajery daje pokroju. Zdolności wsparcia powietrznego, jak naloty szturmowe, bombowe i zwiadowcze. Oddział inżynierów jest już na polu bitwy. Może sobie nawet zabezpieczymy coś, jakiś punkcik tutaj. I na dole potrzebuje pomocy, to weź GT ten blob CKM-ów, no właśnie.
Schowajcie się tu jakoś za osłoną. Wy automatycznie się uzupełniacie. Zróbcie jeszcze szpital. O. CKM nadchodzi. Dobra, chowamy się za osłoną i tyle. No, nawalamy do nich. O, tutaj w domku. No, w sumie może lekko to przybliżenie, jakieś oddalenie, coś tam żyje. Stay low! Stay low! O, tutaj widzę, że właśnie bardzo ładnie. GT, GT. O, i teraz wiemy do kogo należą te CKM-y, nie? Bardzo ładnie się przekampił. I to jest tego. I ładnie to wygląda. Dobra, tu jest 5, tu jest 5, tu jest 10. Zabezpieczymy sobie ten punkt. O, i mamy tą wieżę. Co ona tutaj ten dokładnie odblokuje? Tutaj są te bajery, czyli możemy lot rozpoznawczy, zaawansowany lot zwiadowczy. Czyli w sumie po co mam to brać, skoro... I tak to... Nie, czy to... No, bo dzięki czemu są zupełnie... Nie, no to tutaj są właśnie, to ja mam... Tutaj mam lot rozpoznawczy, a tutaj mamy kolejny... What the fuck? Dlaczego to tak działa? Nie, to jest ponad moje siły. Dobra, dajcie już te bomby dymne. Aha, już myślałem, że Niemcy nie zajęli tego. Tutaj chcemy zabezpieczyć punkt. Wy się uleczyliście, atakujcie tutaj. I, co tu się dzieje? I kolejny KM maszyny. Ja pierdzielę. Tak, kolejny CKM chyba nadlatuje. Co tu się dzieje? Tak, lekko się tam przebili chłopaki. Czy tam Niemcy. O, do tego domku wejdziemy, będą wszędzie ten opcje. Dobra, ja tutaj podejdę. Właśnie, co oni mają? MG42? Tak jest. SI Expert. Masakra. Stawiamy domek. Punkt właśnie paliwowy został zabezpieczony. Miotacz ognia poproszę, bo amunicję mamy. I tutaj też to. Punkt zwycięstwa. Atak, atak, atak. A podejdźcie na blisko. No właśnie, zostaliście przyszpileni, może nawet zdążymy, żeby nie zajęli tego punktu? To jest. O, i teraz, flanka. O, granat, wow, wow, wow. Dobre, dobre Niemcy, tego się nie spodziewałem. Bam, i jeszcze od trzeciego w plecy. Mu się chyba nie uda. Jeden zdrowia. Biegnie, biegnie, frajer. I co? Tu przyjechało. Transporter z flakiem. Dobra, co my tu jeszcze możemy pobawić? Granaty? Weźmy granaty i bary. Tutaj zajmowanko. Macie flarkę? Flara jest, dobra, wystrzelcie sobie Flarsona, żeby odkryć co nieco rzeczy. Nie mamy nic na ten transporter z flakiem chyba, nie? Spod ochroniarzy, o, weźmiemy ich. Dobra, tutaj jednak na dół, znowu muszą... Punkt zajęty. Nie wiem, jak ci Niemcy tutaj do końca grają, ale chyba nie do końca dobrze. Spadochroniarze za drodze, dobra, drodze. Dajcie do tego domku. Jäger z Gewehrami 43 mi się wydaje. A weźcie im na statkowym pierdzielnicie, jeśli przeżyjesz. Walniesz. Oberwali. A co ten KM? Czemu on nie strzela na przykład? A dlaczego? A, i zabili ich w odwrocie. Dobrze, bardzo dobrze. Chociaż w sumie... spierdzielaj z nimi, ja chcę. O, spod ochroniarzy. Nie, to tu, o. Jeden zdrowia i miotacz ognia na pupę. Jakie teksty. Nie. Dobra, spadają spadochroniarze. Tutaj tego mamy. Promocję sobie dostali. LKM od razu. Montujemy granat. Rzucę mu tutaj, chłopie. Fu. I piękne. Dobra, tutaj wszyscy spadać. Wy też. Ale ten to jest jakiś scam. On nic praktycznie nie pomógł. Jak te dźwięki są lepsze? Słyszycie je? Ja się zamknę na chwilę. Teraz tutaj sam wezmę. O właśnie, na lota mu wezmę na łeb i będzie git. Ty, jeden zdrowie mu zostało.
Tutaj ile w ogóle jest? A, i zabili w odwrocie w tym miejscu. Dobra. Wyłazić. Tutaj ich od tyłu oflankujemy. Zajmijcie ten. Ile brakuje? No, odrobinka paliwa, zaraz Shermany jeszcze wjadą. Mam nadzieję, że to już będzie finał. No i co z tym karabinem maszynowym? Co, strzelasz coś, czy... Coś tak... Widzicie? On jest nawet odwro... Coś mi się wydaje, że tutaj oszukują. Że do dupy. Cel zajęty. Kolejny oddział? Nie, ja chcę teraz to. A, ci się wycofują, tylko że tak... Czy spadochroniarze mają, to jest ładunek, tak, taki nieprzylepiany, ale z bazuk dostał, no to przecież tyle. Chłopaki, macie tutaj, mam dla was sprzęt, bo właśnie poprzednicy to opuścili, niestety w niefortunny sposób. O, teraz trzeba... O, co się... Koch 3 dostaje update'y. O, wszystkich was, przegrupujemy was normalnie. Koch 3 update'y. Masakra. Módlmy się, tak, Koka, witaj. Módlmy się. A co tutaj, Jäger? Ale sobie kolejny nawet oddział zrzucił. Czy tak, wam ulepszają tego bara. Jeden zdrowia. Czy jakieś jedno działo przeciwpancerne w sumie by się przydało. Jezu, on ma jeden zdrowia, ile on ma? Dwa zdrowia. Nie mogą go dojechać, jak? 2-2-1 bez pancerza, o wreszcie. Jezu, to straszne było. Command points, co? O, ty, w sumie, zrzut takiej tej. Dawaj to. Jakiś przemoc może? Nie, brakuje amunicji. Dobra, trzeba będzie bardziej skupić się na amunicji. Cała trzoda jest gotowa, ruszamy na środek. Wy tutaj nawalacie, ile się da, super. O, fajnie nam wjechało, no. Super. Co to jeszcze mogę ulepszyć? Tak, zaawansowany lot zredo, przez zmniejsza koszt wszystkich zdolności, fajne. Czas odnawiania, piękna ten ikonka, nie? I... Dodatkowy samolot, ty, w sumie fajne. Granata poproszę. Teraz tu boli pro, nie? Ta... O, rozwaliło się troszeczkę, ale to nie problem. Kolejny bar, dawaj tu. Na górze jest bezpiecznie. Ta, spróbujmy troszeczkę ich tutaj pownerwiać i podejdźmy na bliżej. Uuu, ciężki kram. No, dźwięki nawet takie grubsze, nie? Na pewno są trochę grubsze. Ta, tutaj jest bezpiecznie, bo... Niemcy nie postanowili sobie to... co tu w ogóle lata? Jakiś, nie wiem, nalot niemiecki? Co? Tu, o, w ogóle jakieś działo przeciwpancerne, chyba z powietrza zrzucone, tylko że tak... O, przyduszono! Przyduszono! Duszę się! I can't breathe! A wy co tutaj? Giniecie? A czemu oni tędy uciekają, a nie tam? Tak. Poproszę niszczyciela. Dobrze. Brakowało mi twoich streamów, szczerze ci powiem. I też brakowało moich streamów. Oni jeżdżą tym sobie tutaj, nie? Co tu się odwala? A, czy wy macie jakiś ładunek? Co nie mają w ogóle? Szybkie przebicie?
Albo maskowanie, weźmiemy sobie maskowanie. A wy mieliście rzucić granata i co? Gówno. Tutaj w ogóle się ktoś przebił. Rzucili mu ten, a tutaj to działo czyś pancerne nie ogarnia kompletnie. Jezu, ci niemieckie czołgi jeżdżą w te, nie. Dobra, jedź, chodź, dawaj tu. Tutaj, za złomem. Ty też się rozkładaj. Co tutaj jeździ? Kurde, Ostfind. Możecie spróbować mu wlepić granata w pupę, a tutaj bazuki w drodze dostaniecie i powinno być dobrze. O Jezu. Straciliśmy sektor, to no, jeszcze nie koniec, jeszcze nie tragedia. No gdzie oni idą tą... Jezu, działem pepans. O, dawaj, 50-kę, masz na pojazdy? Jest, ładnie, dobra. O właśnie, może nawet tak... O. Ci Niemcy tutaj się kotłują w tych, nie? To jest masakra. Jak tam na północy w ogóle trzymamy się? No tak średnio. Więc nie zrobicie. Musimy mieć bazuki. Ci goście muszą mieć bazuki. Ewentualnie, no nie, tutaj. Co oni tutaj mają? O, dobra, dostali granatem. Pff. Żegnamy. Tutaj też uciekli. Dobra. Zaczyna to już jakoś wyglądać. Weź działo Pepans właśnie bardziej na most, żeby już nigdy tu nic nie przyjechało. Tutaj też się już raczej nic nie przebije, ale w razie czego wy możecie sobie zaczekać. Moje elitarne oddziały spadochroniarskie się cieszę, że tak żyją. Zaraz Churchill wjedzie, doskonale. Co my tu mamy? Podwójny atak rakietowy. Ja chcę atak rakietowy. Dobra, i teraz na północy musimy się tylko skupić. Czyli tak, spróbuj może Avkit odbić ten punkt, nie? O tutaj. Żeby zaatakować punkty zwycięstwa, bo jakoś musimy wygrać, nie? To byłoby dosyć miłe. Żeby jakoś wreszcie zwyciężyć. A wy wyłazicie? Tak. I weźcie może właśnie faktycznie do tego domku. Tu jesteśmy bezpieczni, tutaj działo Pepans też jest, tutaj. Bazuki, za mało amunicji, musimy mieć więcej amunicji. Czyli tak, inżynierkowy, dawać. Musimy ubezpieczyć punkty. Ładny strzał. Jeszcze jeden, chłopaki. Jeszcze raz, wszedni ten. Oko, w oko. Sru, dostał. Przyzywamy samolotem. Samolotem. Rzucił granatem. I... A tutaj widzę, że za dużo piechoty trochę chyba. Wycofajcie się. Tutaj widzę, że już Churchillki właśnie sobie jeżdżą. Jest całkiem git. Chłopaki są cali zdrowi i ja bym chciał zabezpieczyć jakiś punkt amunicyjny. Tylko jest większy? O, jest większy. Poproszę o, umocnienie. Damn it! Gdzie jest nasze tego? Dobra. A może lot rozpoznawczy? Ty, ulepszyłbym sobie lot rozpoznawczy. Zmniejszył koszt i zobaczymy sobie wtedy zaawansowany lot rozpoznawczy. O, jak to profesjonaliści nazywają. No Jezu, nie możecie jednego Niemca zabić, Boże. O, tutaj mamy przebicie. Mam tutaj tylko jeden oddział strzelców. O, właśnie, załatwili ich. Jak tam niszczyciel? Dawaj, gdzieś też nawet możesz bliżej podjechać. Dobra, mamy ulepszonko. Przyciśnijcie, macie dwa bary. Oddziały sztostrupem. Jeszcze z miotaczem ognia, nie? Dobra, jak tam ulepszenia? Zaraz będzie tańsze. Spróbuję zaatakować ten punkt zwycięstwa. Wziąłem sobie uzupełnianie z powietrza, tylko strasznie drogie to jest wszystko, jeśli chodzi o amunicję. Mamy tu jeszcze jakiś duży punkt amunicyjny? Dawaj tutaj. Tutaj samochodziki jakiekolwiek żadne nie mają już najmniejszych szans. Punkt zajęty i właśnie, spróbujmy znowu wyjść trochę na linię wroga.
Nie ma jeszcze trybu Lipy, nie ma, nie ma nic, jest Lipy, jak gówno, no właśnie, jest taki pseudo gówno. No tutaj, on ma 1 HP, zabijcie go, no. 1 zdrowia, tak? 2 zdrowia. O. Odstrzelony. No, nasze bary. Słuchajcie, dzieci, Niemcy podleźli jak blisko. Nie spodłujcie, no z takiej odległości to chyba nie jest jakieś super ciężkie. Aha, i wycofują się. No, jak widzicie, ten, sztuczna inteligencja daje ciągle radę. Też jakiś granacik by się przydał. Dobra, wy spadajcie. Uff, bo tu miałem flaka jakiegoś, ta Ostfinda. Ara, przegrupujemy się. A wiesz, to, że oni uciekają tędy, to jest taki rak. To jest tak głupie. Bazuczki. No, bo gdyby tu było więcej piechoty, to byłaby masakra. Uuu, co tu się... Olu, dźwięki, nie? Jak tam w ogóle punkty zwycięstwa? Dobrze idzie. O, o, tutaj na górze mamy problem, bo nie mamy żadnej jednostki. Na środku wydaje mi się, że jest trochę za dużo czołgów aż. Ale na razie chyba okej. Czy coś tu mamy jeszcze do zabezpieczenia? Tu jest jakiś punkt. Dobra, to jest tego. Czy mamy coś jeszcze do ulepszeń tak naprawdę? Bary są, tutaj centrum jest ulepszone. Ewentualnie podwójny wysiłek. To nie, to nie, to nie. Chyba tyle, więcej czołgów zostaje, Shermany spamować. Jo, pierdziele. Ra, chłopaki, jak tam? Powoli, powoli się uzupełniają. Ale my zaraz będziemy pływać amunicję, ja zabezpieczam tutaj te wszystkie punkty. Co to jest na górze? On jest mały punkt, no ale okej. Tutaj też widzę, właśnie paliwo zostało zabezpieczone. Raz, dwa, zaraz będziemy mogli spamować tymi naszymi samolotami, mi się wydaje. O, ten punkt w ogóle zwycięstwa ciągle nie odbity przez Niemców, nie? A co na dole właśnie było? Tutaj, że nie można zająć tego punktu? Bo jest chyba jakiś problem, el problemo. Czy tak, na górze jesteśmy bezpieczni, są spadochroniarze, są tego... O, punkt wreszcie zneutralizowali. O, mamy ten lot. Ale to brytyjski. Uuu, wjeżdża tutaj kompania pancerna od Afkida. Churchill, czołg ciężki, Crusader, Matylda. Tak, jest wjazd od pleców. Ładnie, bardzo ładnie. O, tutaj jest dużo niemieszków. A tego takich przycisnąć na moście. O, tylko żeby moc się nie rozleciał, bo będzie przypał. Uwaga! No, nie zadał najmniejszych obrażeń, ale czy jakieś super duże też, to nie wiem. Można ulepszyć już wszystko. Dobra, idzie mój ulubiony blob. Już nawet za osłoną nie trzeba się ukrywać, my po prostu nawalamy, nie? Granacik. O, zmusza ich do ruszenia dupy. Tak. Że tutaj, no, no coś tam tego, odbloki burzące. Coś, co mnie przez chwilę podenerwowali. A co on tutaj ma? Uderzenie w miejscu... O, 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 pierwsze uderzenie, spoko. A tutaj jakiś trzeba, bo ten, nie? Samolocik. Dobra, punkt zwycięstwa, on jest najważniejszy. Wypad, wypad. Wytężony wzrok. Się z tego, dobra, super. Ty masz priorytet na pojazdy, ta... O nie, bo nie... O. Zarąbiste. Most ledwo to przeżył. Ale widzę, że ładnie, ładnie to wyszło. Dobra, wy zostajecie za bardzo po dupie. Dobra, i tak już zajęliśmy punkty najważniejsze.
Można stąd spadać. O właśnie, ten został naprawiony. Oślepienie pojazdu, szkolenie oślepienie pojazdu. Wszyscy się wycofali tam. O, tutaj znowu jakieś bomby. Kolejny Churchill. No, kurde, te zmiany takie, to nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego, nie? To wszystko, co oni tutaj zrobili, to jest takie miłe zmiany, nie da się tego ukryć, że są to miłe zmiany, ale no... Jakby to nie jest tak, że ta gra nagle będzie super najlepsza na świecie, nie? O, tutaj w ogóle jakaś wysunięta placówka naprawcza, jeja, pasywne naprawy. To oddalenie czuć, moim zdaniem. Ja odczuwam lekkie takie większe oddalonka, ale no... Stary dobry koch, no kurde, czy... Właśnie, może źle to powiedziałem, to jest stary zły koch, o. Niestety. To jest ciągle ta sama śpiewka. Dobra, dobra, bi. Nie denerwuj mnie. Co oni tu rozstawiają? Tylko w dziwną stronę. 200 punktów zostało wrogowi. Myślę, czy jakiegoś tego Shermanka jeszcze bym testował bardzo chętnie. A jeszcze chyba się uda, bo 200 punktów mają. Ta, Sherman, zapraszamy. Moja ekipa cała remontowa nadchodzi na górze. O, gdzieś tutaj nie widzę. O, miotacz ognia. I tutaj na dole atakują niemiaszki. Zaraz, zaraz, może jakoś ich tutaj wnerwimy w taki sposób. Ten czołg z miotaczem mnie tu irytuje. Ile to kosztuje w ogóle? 120. Tutaj bym sobie... O właśnie, tak zrobił. No, nie da się ukryć, że lotnictwo jest całkiem niezłe. I co on tutaj spala? No to nie było najmądrzejsze, staro. Bum, 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 bum. Co za kretyn. Ara, wpadamy na punkty zwycięstwa. Tutaj to rób. O, i mamy Shermanka, dawaj. Shermanen, jeszcze go usłyszymy, jego dźwięki. Zniszcz most, niech się... Właśnie zniszczyłbym ten most i on, myślę, że nawet mógłby zostać na spokojnie zniszczony. Niewiele mu tutaj życia już zostało. Z tym, jak my go tutaj nawalamy. O, i zajęli ten punkcik nam na plecach, ale no, to już widzę, do bazy moi sojusznicy wjeżdżają. AFKIT. A ciężarówka medyczna, fajne. Co to jest w ogóle? Niemiecki sprzęt. A, wydaje mi się, że Niemcy już teraz w ogóle cofną się do sztabu i to już raczej jest taki definitywny, ja zmierza do finału. Punkt zabezpieczony, amunicja, no, 61 amunicji. O, niemiaszki. Co jeszcze moglibyśmy im tu zająć? Tutaj tą, ten by się przydało, nie? Tylko może zrzuciłbym spadochroniarzy, tylko nie mogę. Ale poziomy głośności, nie? Słyszycie, że to są takie dosyć dziwne. Ujo, ile tutaj tych Niemców nagle. Co oni tutaj mają w ogóle? Zaraz im... Dobra, dobra. Wszystkie przeloty? Rozwalił chałupę, w sumie to prawda. Sojusznicy jeszcze tutaj moi bomby zrzucili jakieś. Yeah. Ara, was w sumie mógłbym właśnie wycofać nawet tutaj, bo mamy ten punkt naprawczy. Tego bliżej, to się zajmuje. Dobra, tutaj też już chłopaki idą na ten punkt zwycięstwa. Ta, to już jest czysta, prosta droga do samego finału. No, co to? Tutaj spadochroniarze na plecach. No, ten Sherman, no, szczerze powiem, ciężko właśnie raczej na tym całym tle tej bitwy dokładnie wyczuć, czy te dźwięki tutaj są jakieś lepsze, czy gorsze. Wiesz, wydaje mi się, że za dużo się dzieje. Muszę jeszcze ogarnąć poziomy właśnie, tej poziomy głośności. Son of a bitch! 99 fighters here!
Co mnie tutaj tak dzieje? A, spalamy. No, bo tego Shermana to tu nawet nie słychać, nie w tym całym zgiełku i tego, co tu się odwala. Prędkość tego, w ogóle oznaczenie pojazdów, jeszcze nowa ikonka gdzieś miała być, jak ona wygląda, to nie... A, jeszcze ten lot rozpoznawczy, zwiadowczy, jak go się używa? O, na przykład tak? Ty, faktycznie, przyleciał sobie Grasshopper. I czy on jest zaawansowany? W trakcie rozpoznania lotniczego zaawansowany lot zwiadowczy. Widzicie takie? Takie cheaty? Czeka, czesz Polacy. A jak to tutaj wygląda na dole? No tutaj te Churchille przede wszystkim. To już praktycznie finał. Kurde, no to jest kochnie, no to nie jest takie złe, jak mi się wydaje, że tym tam jakby, że aż tak źle, jak ludzie mówią. Ale na pewno też nie jest dobrze, jest dużo właśnie takich rzeczy małych, których mogłoby zmienić się, nie? Ta mapa całkiem fajna, no, jako właśnie wydaje mi się, że taka idealna na mokry sen dziecięcy, nie? Gdzie właśnie gramy sobie przez jedną mapkę przez 20 lat. I się cieszymy, że można sobie zrobić 20 czołgów i wtedy ruszyć na wroga. Tu może nie było to aż tak czuć, nie? Chociaż jednak moi sojusznicy bardzo lubili się bunkrować, nie? Tam właśnie zrzucali sobie CKM-y i działo przeciwpancerne i takie bajery od GT albo tam AFKi też jako Brytyjczycy umocnili się, ale spoko, do tego właśnie ta gra na tej mapie została raczej przeznaczona. No i fajne, fajne, no ale no, te zmiany tak ogólnie podsumowując ten update, wydaje mi się, że są za małe, żeby jasno określić, że a, to jest teraz grywalna gierka, kupujcie kocha, nie? Tego jest za mało po prostu. No lekkie może lepsze audio, ja aż tak tego nie odczułem. Oddalenie dalsze, co dziwne, nie wiem, wydaje mi się, że odczułem. Kilka takich quality of life, nie, właśnie jakże napisy, czyja, do kogo należy jednostka jest miłe. No tego nie ukrywam. Czy samoloty są fajne? Nie, żebym korzystał jakoś z samolotów przed tym update'em, ale no wydaje mi się, że jakoś są takie, nie wiem, na pewno potężniejsze. To dużo osób mówiło, że to właśnie wpłynie na balans, że właśnie jakby no, są celniejsze, szybsze i tak dalej. Ale wydaje mi się, że są na plus. Samoloty chyba najlepszą są częścią tego update'u właśnie, że miło było korzystać z doktryny powietrznej USA. Nie, fajnie to wyglądało, te przeloty, naloty, wybuchy, eksplozje. To było całkiem spoko. Dobra, tyle. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu, widzowie. Dziękujemy GT i tutaj AFKidowi, że ze mną zagrali, żeby sprawdzić tą nową mapkę i widzimy się na jakichś innych materiałach, oczywiście, czy to z Kocha 3, czy też nie, ale raczej jak tam jakieś nowości będą wychodzić z Kocha 3, prawda, większe, czy te mniejsze, to raczej możecie się spodziewać właśnie, że tutaj ode mnie u nich usłyszycie. Dlatego dzięki i do następnego. Cięcie.